Rowny pracował jako negocjator kontroli zbrojeń i doradca DS wojskowych w administracjach pięciu prezydentów USA, Niona, Forda, Cartera, Reagana i Busha seniora. Był jednym z inicjatorów użycia śmigłowców w operacjach wojskowych. Rodzina urodzonego w 1917 roku generała pochodzi z Nagoszewa koło Ostrowi Mazowieckiej. On sam urodził się w Baltimore. Służył w armii w latach 1941-1979, biorąc udział w II wojnie światowej, wojnach w Korei i Wietnamie. Po zakończeniu działań wojennych w Europie został przeniesiony do zespołu planującego inwazję Japonii. W 1971 roku został powołany na przedstawiciela USA podczas rokowań Salt i piastował to stanowisko do 1979, kiedy to odszedł na emeryturę, wyrażając w ten sposób dezaprobatę w stosunku do administracji Cartera. Po wyborze na prezydenta Ronalda Reagana, Rowny został powołany w randze ambasadora ENA przewodniczącego rokowań Start I, przez 4 lata, a następnie specjalnego doradcy DS kontroli zbrojeń w administracji prezydentów Reagana i Busha, aż do 1990, kiedy przeszedł na emeryturę w stanie spoczynku pozostawał konsultantem międzynarodowym. Rowny był również działaczem polonijnym. W młodości uczestniczył w pogrzebie Ignacego Jana Paderewskiego, który odbył się w Nowym Jorku. W 1994 roku został przewodniczącym Paderewski Living Memorial, mającego na celu podtrzymywanie dziedzictwa wielkiego polskiego patrioty, pianisty i kompozytora. Wchodził także w skład delegacji, która w 1992 roku przywiozła ciało Paderewskiego z cmentarza Arlington do Wolnej Polski. Rowny był aktywnym członkiem, założycielem i wiceprezydentem Amerykańsko-Polskiego Komitetu Doradczego.